tutaj wszystkich jednoczył jeden cel, czyli kuracjusz. Kuracjusz był najważniejszy, bo on przywoził pieniądze. To było dobre, rynkowe myślenie. I tutaj zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi no, trzymali jeden kierunek. I to też ładnie widać podczas pierwszych wyborów tych już w odzyskanej Polsce, czyli w roku 19, ponieważ środowiska polskie i żydowskie zawarły porozumienie. Na mocy tego porozumienia ustalono, że każdorazowym burmistrzem Otwocka będzie chrześcijanin, ale jego zastępcą będzie Mojżeszowy. Tak samo Rada Miasta składała się w połowie z chrześcijan plus jeden, a druga połowa minus jeden składała się z Żydów. I to bez względu na wynik wyborów i tak dalej. Po prostu wybierano w takiej formie i ta zasada przetrwała do ostatnich wyborów w 1939 roku.